Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Mowa kontrolowana. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry. To jaki to był dzisiaj rekord jazdy z Cisowej? O 7 wyruszyłem. Zatrzymałem się we Wrzeszczu. Tam już korek się zaczął, gdy zjeżdżaliśmy z obwodnicy, więc zrezygnowałem. Chwilkę postałem i pojechałem przez Gdańsk. Tam też korek. Czyli godzina 15 z Cisowej. No nie jest to najlepszy wynik, ale dosyć długi. Dobrze, to w takim razie porozmawiajmy o tym, co w niedzielę. W niedzielę manifestacja w Gdańsku, tak naprawdę pod hasłem Nie dla imigrantów, miała być na Placu Solidarności. Ostatecznie będzie się, nie wiem, skończy przed Neptunem, tak? Start jest z pomnika Jana III Sobieskiego. I potem tam sobie to... Dobrze, a miała być na Placu Solidarności, to taka miała robić prowokacja, tak? Nie, żadna prowokacja. Wie pani, pogląd mówiący, że trzeba ostrożnie podchodzić do tematu imigrantów, dużo bardziej ostrożnie niż poprzedni rząd podchodził, to jest pogląd, który podziela, myślę, 80-90% Polaków. Także nie jest to już w tym momencie nic kontrowersyjnego. To się zmieniło bardzo przez ostatni weekend w związku z przykrymi wydarzeniami, które otworzyły oczy tym, którzy jeszcze nie mieli do końca wyrobionego zdania. Ja tylko dodam może, że te manifestacje organizują takie ugrupowania jak Korwin, Kukiz 15, Kongres Nowej Prawicy, Ruch Narodowy, Młodzież Wszechpolska i Stowarzyszenie Koliber. To nie jest jeszcze 80% społeczeństwa i nie, reprezentacji ale, politycznej i społecznej. Nie, ale jak tylko te wydarzenia się zaczęły, pojawiły się głosy wysoko postawionych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, które już sugerowały, że może nie do końca będziemy respektować to, co Platforma ustaliła z Unią Europejską. A Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie obejmuje rządy i myślę, że pokazanie, że społeczeństwo jest za tym i że można by zweryfikować jednak to, co tam zostało ustalone. A czy to ma być taka forma nacisku na władzę, tak? No wie pani, ta władza jest w tym momencie absolutna. Prawo i Sprawiedliwość ma prezydenta, ma premiera, ma rząd jednopartyjny, ma wszystko tak naprawdę, więc decyduje jednopartyjnie o wszystkim. A to o czym, czy to dobrze, czy źle, to jeszcze o to zapytam. Natomiast tak, czy to jest forma nacisku? No, forma pokazania, że społeczeństwo jest po tej stronie. Więc szanowna władzo, słuchaj społeczeństwa. I my zapraszamy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na tą manifestację. Platformy Obywatelskiej też zapraszacie i Lewicy też zapraszacie? Członkowie Platformy Obywatelskiej nie sądzę, żeby zmienili zdanie, jak tak mocno bronili tego poglądu, że Polska musi tutaj swój kawałek tortu też wziąć. Więc na nich nie liczę. Ale Prawo i Sprawiedliwość aż tak skrajnie się nie wypowiadało. Tymczasem, tak jak powiedziałem, ten pogląd, który ja głoszę od początku i moje środowisko, nie jest już skrajny. Ale czy to jest tak, dlaczego jest tak, że wy wykorzystujecie taki strach i takie napięcie, które jest? No bo coś się wydarzyło w Paryżu, to prawda. To powoduje, że wszyscy się tym przejmujemy, zajmujemy, że część z nas się boi. I oto wy zamierzacie się w to idealnie wpasować i swoją politykę na tym robić, tak? No to myśmy to robili, wie pani, dużo wcześniej i my od samego początku o tym mówiliśmy. To nie jest tak, że teraz nagle, wie pani, w piątek wieczorem ja zmieniłem zdanie, teraz będę reprezentował akurat tę linię. My o tym ostrzegaliśmy od samego początku. To, co się dzieje w tym momencie w Europie, jest tak naprawdę jakąś taką skrajną nieodpowiedzialnością władz, ponieważ ich taka polityka właśnie tolerancji, akceptacji wszystkiego doprowadzona została do absurdu. Do absurdu, w którym my musimy się czuć powoli niebezpiecznie w naszym własnym domu. I Polska ma szansę stać się tym państwem nienaruszonym. I jest szansa na to. I to, co od samego początku sugerowaliśmy, to, co od samego początku mówiliśmy i co zresztą wszyscy wiedzą. Ci tak zwani uchodźcy, w rzeczywistości imigranci, traktują nasz kraj jako kraj tranzytowy. Oni tu nie chcą zostać. Oni chcą stąd przejść do tak zwanej zachodniej Europy, tak jak to my jeszcze w tym momencie rozumiemy. Do czego się boimy? I proszę? Do czego się boimy? Boimy się tego, że jeżeli oni tutaj będą musieli zostać, bo tak zostało zadekretowane przez Unię Europejską, to nasza policja, nasze wojsko, nasza straż graniczna będzie zaangażowana w to, żeby ich tu pod karabinami przytrzymać, bo taki będzie nasz obowiązek. Tymczasem oni będą robili wszystko, żeby stąd uciec do krajów, które mają lepsze warunki socjalne. Z tymi karabinami to chyba lekka przesada. Oczywiście, że lekka przesada, ale chodzi o to, żeby zobrazować, jaka jest sytuacja, ponieważ ci ludzie nie chcą tu zostać, więc jeżeli oni tu nie chcą zostać, to dlaczego my mamy obowiązkowo ich tu przytrzymywać?
No tak, ale to jest jakby inna wersja niż to, co jakby jest pokłosiem tego, co się wydarzyło w Paryżu, tak? Tam był atak terrorystyczny. A jeśli ja teraz słyszę, nie dla imigrantów, tydzień po tym, jak był atak terrorystyczny, to widzę to jak wyrównanie terrorysta równa się imigrant, imigrant równa się terrorysta, uchodźca równa się terrorysta i tak dalej. To samo nie dla imigrantów usłyszała pani we wrześniu, gdy szliśmy w marszu, który miał identycznie dokładnie to samo hasło i identycznie dokładnie to samo przesłanie. Ja powtarzam tutaj swoje słowa sprzed 2 miesięcy. Tu się nic nie zmieniło, tylko po prostu cała Polska i cały świat chyba żył wydarzeniami z Paryża przez cały weekend i przez ten tydzień jeszcze cały czas żyje. W związku z tym jest ewidentna zmiana retoryki w wielu sytuacjach, nie tylko publicystycznych, ale władze państw mówią zupełnie inaczej nagle o tym i myślę, że w najwyższych władzach Unii Europejskiej w tym momencie też będzie już teraz zmiana retoryki wobec tej fali. No dobrze, ale jeszcze zapytam inaczej. Naprawdę myśli pan, że jeśli nie wpuścimy do Polski 7 000 uchodźców z Syrii, Afganistanu, nie wiem, oni są z różnych miejsc i inne państwa europejskie nie wpuszczą tej grupy, o której teraz mowa, albo w ogóle się zamkną, to unikniemy terroryzmu? Wie pani co? Trochę naiwne byłoby myślenie. W Polsce przede wszystkim te 7 000 to jest tylko na papierze. W rzeczywistości później oni ściągną tutaj swoje rodziny i z tych 7 000 może się zrobić 70 000. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. I jak tego nie zrobimy, to nie będzie terrorystów w Europie? Po drugie, terroryzm w Polsce akurat. Polska jest jak na razie jeszcze nietknięta tym problemem, a to wynika z tego, że oni się u nas nie osiedlają. Oni się u nas nie osiedlają, bo my jesteśmy, mimo to, jak wielkie mniemanie mamy o sobie, jakie aspiracje, wciąż jesteśmy jeszcze biednym krajem w porównaniu z Niemcami, czy Francją, czy Hiszpanią. I właśnie dlatego w związku z tym, że oni się tutaj nie osiedlają, no to oni tutaj nie mogą rozwijać swoich komórek, nie mogą tutaj przygotowywać swoich zamachów jeszcze w tym momencie. To czemu panu to nie pasuje, że mają tu przyjechać? Ale jeżeli tutaj zostaną zadekretowani, na siłę przytrzymani, tak jak nam każe Unia Europejska, to jest to w pewnym stopniu kuszenie losu, ponieważ oni zostaną w jakiś sposób zamknięci w obozach jakichś, które zostaną stworzone specjalnie dla nich. Oni w momencie, gdy ten socjal Unii Europejskiej zniknie, zaczną mieć narzucone konieczność pójścia do pracy. Część z nich oczywiście nie będzie chciała tego zrobić. Zacznie pojawiać się agresja, zacznie pojawiać się przestępczość, której ofiarami będą Polacy. Jeszcze raz zadam to samo pytanie. I myśli pan naprawdę, że jeśli by tych uchodźców nie było, to nie jesteśmy narażeni na ataki terrorystyczne? 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że w kraju, który ma dosyć drastyczne przepisy, jeśli chodzi, no co do realizacji bywa różnie, drastyczne przepisy, jeśli chodzi o imigrantów, doszło do takiego, a nie innego, do takich, a nie innych zamachów. No tak, ale to też w kraju, w którym tak naprawdę nie ma problemu dla jakiejkolwiek kultury do rozwijania się. No, w kraju bardzo otwartym. My jesteśmy jednak państwem takim trochę mono i to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast ja też bardzo, to jest bardzo ważne, ja zaznaczałem, że nie ma sprzeciwu z naszej strony do tego, żeby oni tu przyjechali, zamieszkali tutaj, kupili, wynajęli mieszkanie, poszli do pracy, puścili swoje dzieci do szkół, rozwijali się jak normalni obywatele. Natomiast, i to jest naturalne, no u nas też, no Polacy też wyjechali z Polski do Wielkiej Brytanii, dlatego, że w Wielkiej Brytanii zarabiało się wielokrotnie więcej. Imigracja zarobkowa jest czymś naturalnym, tak, i absolutnie z tym nie walczymy. Natomiast imigracja w tym momencie, w tej sytuacji, narzucona w ten sposób, że Polska bierze 7 tysięcy, Bułgaria 20, Niemcy 68, to jest coś chorego. Pan tutaj się powoływał na to, że właśnie, że to nie jest pierwszy raz, że pan tego nie mówi, że to nie chodzi o jakby reakcję tylko i wyłącznie to, co się wydarzyło w Paryżu, że to chodzi o to, żeby pokazać, jak myśli polskie społeczeństwo. No ale ja pamiętam tę manifestację, ona była we wrześniu, prawda? We wrześniu. I wybaczy pan, ale nie wszystko mogę przytoczyć, tak? To, co tam, było na sztandarach. No na przykład coś tam robić i islam. Zacznę od słowa je i tak pozostanę. Zrobimy z wami, co Hitler z Żydami, a na drzewach zamiast liści będą wisieć islamiści. Witajcie w piekle, zabłąkane owieczki. No, to nie jest manifestacja tego, boimy się potencjalnych terrorystów, chcemy pozostawić krajem bez imigrantów. Tylko, to jest mowa nienawiści. Tylko wie pani, że tam była grupa, która
postanowiła pójść sama, własnym szlakiem. No, ale jeśli pan organizuje taką manifestację, tak? Czy współorganizuje, musi pan brać za to odpowiedzialność, no. Ci, którzy to organizują. Teraz pytanie, to się pan teraz odcina od tych, którzy szli w tej manifestacji, to jest, są ci Polacy, którzy są przeciwko imigrantom, czy nie? My przygotowaliśmy porządną manifestację z przemówieniami wielu osób, które reprezentują organizacje, które akurat ten nurt, o ten kierunek walczą. My mieliśmy normalne hasła. Na naszym banerze, który nieśliśmy na samym przodzie, było napisane nie dla imigrantów. Wypowiedzi nasze były sugerujące kwestie ekonomiczne, kwestie społeczne. I absolutnie nie mieliśmy nic wspólnego z tymi hasłami, o których pani mówi, ponieważ te hasła były wykrzykiwane i taka agresywne podejście było spowodowane tą grupą, która się od samego początku odłączyła od nas. My szliśmy swoim torem, tym, który został zatwierdzony przez Urząd Miasta. My mieliśmy hasła, które mogły się pojawić w mediach. Wie pan dobrze, że manifestacje rządzą się takimi właśnie prawami. Jak rozmawiamy o tym, co się dzieje w Warszawie co roku Marszu Niepodległości, to nie rozmawiamy o, że my jesteśmy tu organizatorami, a te pięć grupek, które się do nas dołączyło, to nie nasi. No niestety nie jesteśmy w stanie skontrolować tego, kto przyjdzie. Nie jesteśmy w stanie też odpowiadać za prowokacje, które się pojawiają, takie jak na Marszu Niepodległości pojawiały się co roku. Niestety jest tak, że jak przychodzi kilka tysięcy ludzi, to żadna jedna osoba nazywająca się organizator nie jest w stanie skontrolować tego, kto tam przyszedł. Spotkanie jest otwarte. Na Facebooku jest zaklepane w tym momencie 5000 uczestników, chociaż oczywiście to, co jest na Facebooku, to się dzieli razy na 10, tak? Podzielić na 10 i zobaczymy, ile przyjdzie, ale wciąż, no tak jak mówię... Dobrze, ale zagwarantować tego, że takiej mowy nienawiści, takich przejawów nienawiści nie będzie, nie może pan. No nie mogę, tak jak nie mogę zagwarantować, że ktoś nie przyjdzie tutaj do siedziby Radia Gdańsk i na ścianie nie napisze pani jednego czegoś takiego dzisiaj w nocy. No nie jestem pani w stanie tego zagwarantować. Ale ma pan jakiś pomysł na to? Nie, absolutnie, wywołuje pan tu wilka z lasu? Nie jestem w stanie niczego takiego zagwarantować. Ja nie kontroluję nikogo, tak? Natomiast porządku pilnuje policja i podczas tamtego marszu, nawet gdy ta grupka się odłączyła, to policja doskonale ich przypilnowała. Policja zobaczyła, kogo trzeba pilnować i poszli z nimi, a my sobie szliśmy spokojnie naszym pan torem. Liczy na to, że Jarosław Kaczyński i rząd Beaty Szydło co zrobi w sprawie imigrantów? No ja myślę, że... Chodźców. Oni, imigrantów. Ho. No właśnie. Ja myślę, że oni są w stanie jednak mocniej postawić się w tym momencie, ponieważ mogą przyłączyć się do Viktora Orbana. Mogą też przyłączyć się do premiera Bułgarii, który wczoraj się wypowiedział dosyć skrajnie w tym temacie. Ale co, mur też mamy budować wokół Polski? Może niekoniecznie chodzi o mur, ale chodzi też o to, żeby jednak narzucić pewien tok myślenia, bo tutaj błąd kolosalny popełniła Angela Merkel. To ona zaczęła to hasło, chodźcie do nas, my was wszyscy przyjmiemy. I ona nie przewidziała tego, że to chodźcie do nas, my was wszyscy przyjmiemy, skończy się właśnie tak. Czyli ludzie, którzy... Za dużo pracują, was przyszło. Oczywiście, no i to się skończyło właśnie tak skrajnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.